Witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym zrobimy makijaż kosmetykami do 150 zł. Otrzymałam paczkę od marki Reverse Cosmetics i niezmiernie się cieszę, ponieważ będę mogła przetestować dla Was jedne z najtańszych zdecydowanie na polskim rynku kosmetyków kolorowych. Co na pewno nie umyka mojej uwadze i na pewno też Waszej, to to, że po prostu opakowania tych produktów są łudząco podobne do opakowań produktów dostępnych w drogeriach. Na przykład produktów Maybelline, Max Factor czy też Everlane, no łudząco te opakowania przypominają po prostu opakowania innych znanych marek. Mam tutaj przed sobą kosmetyki do wykonania absolutnie całego makijażu, zdecydowanie będzie to budżetowy makijaż. Ja już oczywiście przetestowałam te kosmetyki, więc za chwilę Wy zobaczycie, jak prezentują się, jak się z nimi pracuje, jak z jakością tych kosmetyków, bo bywało tutaj różnie. Szczerze mówiąc, jak tylko wiedziałam, że dostanę paczkę od marki Reverse, to nie mogłam się doczekać, kiedy nagram dla Was właśnie taki film, ponieważ nie dość, że kilka osób pytało mnie, czy przetestuję właśnie kosmetyki marki Reverse, to jeszcze jakiś czas temu właśnie stwierdziłam, że będę robić też makijaże jedną marką, więc jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką filmu, to koniecznie oglądajcie dalej, pamiętajcie o kciukach i zaczynamy makijaż. Dzisiaj wyjątkowo zaczniemy od makijażu brwi, później zrobimy makijaż twarzy, a na końcu zrobimy makijaż oka. Zapraszam do oglądania. Makijaż zaczniemy sobie oczywiście od wykończenia brwi i do tego celu użyję Eyebrow Artist. To jest automatyczna kredka, taka dosyć gruba. Ja przyznam Wam się, że nie lubię za bardzo aż takich grubych kredek do brwi, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I też, co na pewno jest na plus, to to, że tutaj macie szczoteczkę i możecie sobie wyczesać brwi. Ja zapisałam sobie tutaj na karteczce, ten produkt kosztuje 9,99, więc jest to naprawdę taka dosyć budżetowa wersja, porównując na przykład do kredki Golden Rose, która kosztuje 20 kilka złotych, czy 19,99 chyba, z tego co pamiętam, to tutaj macie na pewno więcej produktu i ta cena jest połowę niższa. Najpierw sobie wyczeszę brwi, chociaż tak jak Wam mówiłam, wyczesałam je już na mydełko, ale jeszcze tutaj sobie odrobinę poprawię. Tutaj jakieś uczulenie mi wychodzi. Ostatnio, słuchajcie, używam Kloshi, mgiełki, takiego toniku i też z tej samej serii kremu pod oczy i od kilku dni zauważyłam, że wychodzą mi czerwone plamy, więc muszę zobaczyć, bo na pewno któryś z tych dwóch produktów powoduje u mnie alergię, aż słuchajcie, mnie pali to miejsce. Ale wracając do tej kredki do brwi, to oczywiście standardowo sobie zaznaczę dół brwi, tak jak zwykle to bywa. No na pewno nie jest to jakaś super precyzyjna kredka z tego, co widzę, ale podkreślę sobie po prostu kształt. Z tego, co widzę, jest dosyć sucha i teraz nie wiem, czy ona taka ma, jest wyschnięta po prostu, czy to jest taki typ kredki. Ale muszę Wam powiedzieć, że też jestem pozytywnie zaskoczona, bo w tej wersji, jeśli to jest po prostu troszeczkę przyschnięty produkt, to w tej wersji muszę powiedzieć, że bardzo fajnie podkreśla brwi. Jeśli któraś z Was używała tej kredki, to dajcie znać, czy ona ma być taka wyschnięta właśnie, czy to jest taka cecha produktu, czy jak to wygląda. Nie jest to na pewno typ produktu, który lubię. Ja wolę takie, które po prostu rysują jakieś pojedyncze włoski, czyli jakieś drobniejsze kredki lub po prostu tinty. Ostatnio z Maka używam namiętnie, a tutaj jednak ciężko tak precyzyjnie podkreślić brwi. Raczej ta kredka po prostu podkreśla taki większy obszar pod włoskami. Podczyszczę sobie brwi, użyję korektora, który przypomina mi bardzo opakowanie korektora Tarte. Ja mam go w kolorze 01, a jeszcze Wam nie powiedziałam, tę kredkę do brwi mam w kolorze brown, czyli to nie jest najciemniejszy jakiś kolor, tylko taki średni. I wezmę ten korektor, akurat ja mam tutaj 01 numerek i podczyszczę sobie troszeczkę brwi, tak żeby był bardziej sprecyzowany kształt. Przy okazji też trochę sobie przykryję tutaj to zaczerwienienie. Korektor, bardzo fajny kolorek do na pewno rozjaśniania okolicy pod łukiem brwiowym.
Brief wykończony, to teraz przejdziemy do nakładania bazy. Dzisiaj zacznę sobie od twarzy, tak troszeczkę zupełnie inaczej niż zwykle. I otrzymałam bazę taką rozświetlającą. To jest baza mineralna, baza rozświetlająca. Ja przyznam Wam się, że nie używam w ogóle baz pod makijaż i no to będzie pierwszy raz od dłuższego czasu, więc jestem ciekawa, jak ona będzie się sprawdzała i czy w ogóle będzie widać jakieś rozświetlenie. Nałożę sobie odrobinę pędzlem, takimi małymi porcjami na całą twarz. Na jakiegoś rozświetlenia, słuchajcie, dużego to ja to nie widzę, raczej to jest taka delikatna jakaś poświata. Nie ma żadnych drobin ta baza. Dołożę sobie jej troszkę może. Na pewno nie ma żadnej widocznej drobiny, a rozświetlenie, no skóra jest taka świetlista po nałożeniu tej bazy, ale czy to jest produkt jakiś taki stricte mocno rozświetlający? Zapach jest taki, powiedziałabym, neutralny. Nie czuć tutaj żadnego smrodku, ani też nie jest zbyt mocno perfumowana. No nie wiem, zobaczcie sami, może skóra się troszeczkę bardziej błyszczy niż wcześniej, ale to jest takie naprawdę drobne rozświetlenie, bez żadnych absolutnie drobin, to nie jest żaden rozświetlacz, jest tu napisane, że jest wygładzająca i nawilżająca. Wygładzanie na pewno jakieś czuć, jak dotykam buzi, to ta skóra jest taka troszeczkę bardziej wygładzona, także zaraz zobaczymy, jak będzie się nakładał na tę bazę podkład. Teraz przejdziemy do nakładania podkładu i mam tutaj podkład Fit Matte Cover All in One. Ja mam akurat numer Natural Best 30. Miałam możliwość po prostu wyboru kolorów z dostępnych, które są. Także te większość tych produktów po prostu, które tutaj dzisiaj zobaczycie, to będą produkty, które ja sobie gdzieś tam wybrałam. Oczywiście patrząc na nie przez komputer, bo nie jestem w stanie stwierdzić, czy to będzie dobrze. No ale zobaczymy, czy z podkładem trafiłam. Wzięłam podkład Natural Best. Myślę, że wydało mi się po prostu najbardziej taki jakby, który będzie dopasowany do mojej skóry, więc za chwilkę zobaczymy. Nałożę sobie odrobinę takimi małymi porcjami. Nie chcę przesadzić z tym podkładem, bo on jest matujący. Jeśli jak wiecie, ja nie lubię podkładów matujących. Ja używam produktów rozświetlających, mam skórę suchą, więc jakby takie podkłady matujące, no nie są po prostu dla mnie i ja nie lubię zbyt dużego krycia i w ogóle nie lubię matu. Z pewnością już widzę w lusterku, że nakładany taką cienką warstwą i odrobinę produktu, kiedy nakładam, to ten podkład wygląda naprawdę ładnie na tej bazie. Widzę, że skóra jest dość taka świetlista mimo wszystko, także myślę, że tutaj też zależy od tego właśnie, jaką bazę użyjecie pod spód, ile tego produktu po prostu nałożycie na buźkę. Kolor jest w ogóle idealnie dobrany, więc aż jestem pozytywnie zaskoczona, bo się nie spodziewałam, że dopasuje tak fajnie kolor, wiecie, przez komputer. Często na pewno nie jedna z Was miała taki przypadek, że coś wybierałyście przez komputer, jakąś kolorystykę i zupełnie to się różniło od tego, co zobaczyłyście na żywo, więc tym bardziej jestem pozytywnie zaskoczona, że tak fajnie udało mi się dobrać kolor do mojej skóry. A specjalnie nawet, słuchajcie, założyłam golf, bo mówię, nie wiem, co będzie, nie wiem, jak będzie wyglądał ten podkład, więc stwierdziłam, że to będzie najbezpieczniejsza opcja, bo zawsze jak sobie troszeczkę przeciągnę po szyi tego podkładu, no to nie będzie się aż tak odcinał, jak od całego dekoltu na przykład. Nawet powiem Wam, że taką cienką warstwą nałożony nie przykrył tego, co tam gdzieś mi przebija, więc żeby chyba przykryć takie większa jakaś niedoskonałość, to trzeba nałożyć po prostu grubszą warstwę. Na opakowaniu jest napisane w ogóle, że to jest podkład do skóry tłustej i mieszanej, więc absolutnie w ogóle to nie jest mój typ skóry. Ciągnę sobie jeszcze troszeczkę po szyi, bo jednak zawsze fajnie, żeby tutaj wszystko grało ze sobą, żeby się nic nie odcinało. Myślę, że punktowo sobie dołożę odrobinę tego podkładu tam, gdzie widzę, że coś mi przebija. Mam do pary jakieś niedoskonałości. Tu gdzieś się podrapałam. I ten podkład, słuchajcie, kosztuje 10,99 z tego, co widzę. Więc cena naprawdę jest niska. W sumie chyba powiem Wam, że to jest najtańszy podkład, jakiego używałam w życiu.
No i zobaczcie, jak się buzia prezentuje. Wcale nie uważam, żeby był jakiś duży mat, wręcz jest naprawdę fajnie rozświetlona. Może to troszkę zasługa tej bazy i na pewno też zasługa tego, że nakładam odrobinę tego podkładu gąbką, więc nie zrobiłam sobie, wiecie, takiej dużej maski, tylko jednak ten podkład wklepany mokrą gąbką troszkę inaczej się na pewno wtłoczył w skórę niż gdybym go nałożyła po prostu pędzlem. Szukam korektora, korektor jest tutaj, nakładam ten sam, mam tylko i wyłącznie ten korektor. Korektor kosztuje 14,99 i nałożę go sobie pod okolicę, pod okiem. Na pewno tutaj będzie dla mnie za jasny, bo już widzę, że po prostu to jest korektor, który no raczej taki korektor po prostu nie nakładam. Na co dzień jest zdecydowanie ten kolor zbyt jasny. Podłóg brwiowy ok, bo wtedy tam ta okolica jest po prostu fajnie rozjaśniona, natomiast no tutaj zdecydowanie za jasny, zobaczcie. I też tego korektora użyję za chwilę jako bazy pod cienie, bo żadnej bazy nie otrzymałam, więc tak jak zwykle to robię, skoro wygląd podobny do korektora Tarte, to po prostu użyję tak jak korektora Tarte, jako bazę na całą powiekę. Słuchajcie, trochę czuję się jak trup z tym korektorem. Jest strasznie jasny. Nie no, strasznie jasny ten korektor. Masakra. Na pewno korektor ma dobre krycie, bo tego mu nie mogę odmówić. Także wygląda bardzo ładnie w ogóle w okolicy pod okiem. Na powiece ciekawe, jak się będą cienie do niego przyklejały. Natomiast no, korektor 01 jest dla mnie zbyt jasny. Nie wiem, jakby było, gdyby ten kolor był ciemniejszy. Pewnie byłoby dużo lepiej. No ale mam taki, jaki mam, nic na to nie poradzę. Nie mam żadnego pudru pod oczy. Mam tylko niestety puder matujący z tej samej serii, z której jest ten podkład. Więc cóż, będę musiała nałożyć ten puder pod oko. Pewnie nieco mi te okolice przesuszy. Ja to w ogóle matujących pudrów nie używam. Jeszcze zobaczę sobie, mam taką paletę rozświetlającą, może z tej palety sobie wymieszam. Jeśli chodzi o ten puder, to tutaj mamy cenę 8,99, więc to jest też bardzo tani produkt. Nałożę go sobie odrobinę dosłownie na strefę T, bo absolutnie nie chcę sobie zmatowić całej buźki. A jeśli chodzi w ogóle o całą twarz, to po prostu postąpię tak jak z moimi ulubionymi pudrami z Hourglass. Wymieszam sobie tutaj te wszystkie cztery, które są. Te rozświetlacze po prostu nie są jakoś bardzo takie, wiecie, błyszczące, w sensie nie mają drobiny, więc posłuży mi to po prostu jako taki puder wykańczający. I te rozświetlacze, słuchajcie, są najdroższe w ogóle ze wszystkich kosmetyków, które tutaj mam, bo ten kit kosztuje 19,55, więc jest on najdroższy kosmetyk zdecydowanie. No raczej nie jest to jakiś rozświetlacz, który nadawałby się na do rozświetlenia tutaj, wiecie, kości, nosa, tak myślę, że daje raczej taką satynową poświatę i taki produkt nawet może się nadawać dla osób, które mają jakieś problemy z trądzikiem, bo nie będzie podkreślał żadnych niedoskonałości. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda na buzi na zbliżeniu. Jest taka fajna satynowa poświata i takie odbicie światła. Na pewno widać to w kamerze. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę fajnie się odbija światło od tego pudru. Nie ma takich bardzo dużych drobin, tylko jest takie satynowe wykończenie. No, całkiem spoko, jak za tę cenę. Jeśli chodzi o konturowanie twarzy, to mam kontur kit 3 w jednym, bronzer, rozświetlacz i róż. Ten rozświetlacz też zauważyłam, że nie ma jakiejś takiej dużej drobiny, jest raczej taki satynowy. I ten kontur do i ten zestaw do konturowania, z tego co widzę, kosztuje około 17 zł. Wezmę sobie pędzel puchaty, mój z AliExpress ulubiony i po prostu zacznę sobie konturować twarz najpierw od kości policzkowych. Muszę przyznać, że to trio bardzo ładnie pachnie. Ma taki przepiękny, pudrowy zapach. Ja zawsze jak nakładam sobie bronzer, to rozrabiam odrobinę na dłoni, żeby nie przekładać tego bronzera prosto, po prostu z opakowania na twarz, tak żeby nie zrobić sobie po prostu plamy.
Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ten bronzer wygląda naprawdę świetnie na mojej twarzy. Nie jest zbyt ciepły, nie jest zbyt chłodny. Wygląda naprawdę ładnie, nie zauważam, żeby robił plamy. Ocieplę sobie jeszcze odrobinę czoło. Teraz odrobina różu. Ten róż wygląda dla mnie osobiście troszkę bardzo neonowo. Taki różowo-brzoskwiniowy. Więc naprawdę spróbuję odrobinę przenieść, rozrabiam sobie na dłoni, żeby nie zrobić sobie tutaj buby. Bo on jest raczej matowy, tutaj nie ma jakichś drobin. Wolałabym, żeby był lekko rozświetlający. Wezmę sobie pędzel tym, którym nakładałam puder i odrobinę złagodzę to konturowanie. Jeśli chodzi o róż, to jakoś niespecjalnie chyba jestem do niego przekonana, jak mam być szczera. Nałożę sobie odrobinę jeszcze tego rozświetlacza. On raczej też właśnie nie ma takiej drobiny, tylko jest bardziej satynowy i też widzę, że wpada w róż. Sięgnę jeszcze po tą paletę do rozświetlenia buzi i sobie jeszcze spróbuję trochę, słuchajcie, na mokro ten efekt wzmocnić rozświetlenia. Wezmę mgiełkę, to obojętnie jaką mgiełkę możecie wziąć i po prostu na mokro spróbuję sobie wymieszać jeszcze te rozświetlacze, żeby troszeczkę może podbić efekt rozświetlenia, ale widzę, że to no, prawie nic niestety nie daje. W kamerze coś widać na pewno, ale nie jest to jakieś mocne rozświetlenie, takie drobinowe, tylko widzicie, że jest taka delikatna tafla. Dobrze, twarz mamy już właściwie, słuchajcie, wykończoną. Poszło szybko i powiem Wam, że bardzo dobrze pracowało mi się z tymi kosmetykami. Efekt końcowy według mnie jest naprawdę zadowalający, jak za produkty w takiej cenie. Najbardziej niepokoi mnie okolica pod okiem, bo tam już widzę, że po prostu ten korektor się zbiera w załamaniach. Być może, że po prostu dla mnie jest zbyt mocny, zbyt taki przesuszający skórę. Ja raczej nakładam delikatne produkty pod oko, bardziej takie nawilżające, a ten korektor na pewno ma właściwości podobne do korektora Tarte, takiego bardzo kryjącego, co zresztą sugeruje nam tutaj opakowanie dość mocno. Tak więc no, widzę, że tam coś mi się zaczyna zbierać i ta skóra na pewno w tej okolicy będzie przesuszona. Przejdziemy sobie teraz do makijażu oka i słuchajcie, wybrałam sobie paletkę w takich niebieskościach, w chłodnych odcieniach. Przyznam się po prostu, że te dwa kolory niebieskie mi się bardzo spodobały i dlatego wybrałam właśnie tę paletę. Dzisiaj postanowiłam nawet zrobić właśnie makijaż z tymi niebieskościami. Paletka wygląda całkiem fajnie, aczkolwiek na pierwszy rzut oka już, a raczej czucia pod palcami, stwierdzam, że cienie są mega suche. Niestety nie jest to jakaś bardzo masełkowa formuła i widzę, że słodze też dość ciężko się robi tymi cieniami. Zobaczcie, no jakoś tak porywająco te kolory nie wyglądają jak na mój gust. Myślę, co zrobić, bo mam jeszcze czarny eyeliner i w sumie nie chciałabym po prostu tutaj narobić jakiejś kaszany, mówiąc w skrócie, tylko żeby jednak ten makijaż wyglądał jakoś w miarę, mimo tego, że no czuję, że te cienie są dość suche, więc zastanawiam się, co możemy zrobić, żeby to było wyglądało w miarę ok. Po pierwsze dołożę sobie korektora jeszcze na powiekę, bo tutaj troszeczkę na pewno jest go za mało i też nie wiem właśnie, jak te cienie przy takiej suchej dość formule będą się przyklejały właśnie do korektora, bo może być tak, że będą się za chwilę odklejały, także zobaczymy. Może po prostu zrobię takie granatowo-niebieskie smokey eye. Chyba tak, chyba już mam pomysł na makijaż. I sięgnę sobie najpierw po ten taki ala granatowy, zgaszony kolor. Sięgam od razu, słuchajcie, po ten niebieski, bo z tym ala granatowym to nie ma co tutaj. On jest bardzo słabo napigmentowany. I wklepuję sobie po prostu ten cień w całą powiekę. Nawet jakoś się specjalnie nie sypią, chociaż w palecie jest osyp. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale wydaje mi się, że ten cień się odkleja. Na środku, zaraz sprawdzimy. Tutaj w tym miejscu widzę, że chyba się odkleja. No nic, nie będziemy tam już za dużo grzebać. Ja po prostu sobie teraz wezmę mały, puchaty pędzel i rozetrę sobie tym takim cieniem taupe. Tutaj jest taki cień transferowy, przejściowy, tak bym go nazwała. Wezmę sobie po prostu malutkiego puchacza i spróbuję dosłownie delikatnie rozetrzeć granicę, bo nie chcę, żeby ten mi się cień niebieski wytracał.
No ten cień niestety prawie w ogóle nie ma pigmentu. Ja mu pokażę na dłoni. No niestety, ale jak go przenoszę, to on w ogóle, słuchajcie, nic, kompletnie. Kompletnie nic nie maluje, niestety. Niebieski mocno mi się tu odkleja, więc ja sobie go trochę doklepię. Wkładam sobie tego niebieskiego, bo niestety on mi się cały czas gdzieś tam robią dziury. Dobra, spróbuję go rozetrzeć tym pędzlem, którym po prostu go wklepywałam. Porównując tę niebieskość do tego morskiego koloru z palety Eveline, no to raczej tutaj mamy pigment dosyć kiepski. Ale ta paleta kosztowała 14,99, więc to nie są jakieś duże pieniądze. Odcień wygląda, słuchajcie, bardzo ciekawie tego cienia. Nie ma tu o czym mówić. Zdecydowanie z tej palety jest to najbardziej napigmentowany cień, także... W sumie się nie dziwię, dlaczego po niego sięgnęłam. Tu mi się wszędzie odkleił. Dobra, spróbuję rozetrzeć od razu tym dużym pędzlem, żeby już nie używać tamtego cienia, bo on i tak jest w ogóle niewidoczny na skórze. Ale ogólnie im mniej tarcia i rozcierania tego cienia, tym lepiej, żeby się po prostu za bardzo nie tracał. Nie wiem, czy jakieś duże blendowanie, jeśli chodzi o te cienie, ma sens. Bo tak jak Wam mówię, no tutaj wszystko mi się odkleiło, zobaczcie. Tutaj wszędzie po prostu jest odklejony cień od korektora. Spróbuję sobie teraz jeszcze nieco wyczyścić tym białym cieniem z palety okolice pod łukiem brwiowym, tak żeby, wiecie, było troszkę... Oj, ale on się sypie. I też niestety on jest w ogóle prawie niewidoczny. No ale dobrze, może pod łukiem brwiowym to może cokolwiek będzie widać tutaj, że jest trochę czyściej. Słuchajcie, ja tu już chyba nic więcej z tym okiem nie zdziałam. Tu mam więcej cienia, bo po prostu tu się nie wytracił. Tutaj doklepuję, ale wszystko się po prostu totalnie odkleja od tej bazy. Góry też nie mam już za bardzo czym rozblendować, bo po prostu te cienie więcej już po prostu nie wyciągnę pigmentu z tych jasnych cieni. Do wewnętrznego kącika nałożę sobie któryś z rozświetlaczy, tak żeby troszeczkę rozjaśnić ten wewnętrzny kącik, bo jednak w tej palecie no nie za bardzo mam jakiś cień, który by tu gdzieś mi się przykleił, więc nałożę sobie tego rozświetlacza. Myślę, że tutaj będzie idealnie pasował. A dolną powiekę spróbuję sobie wykończyć tym najciemniejszym cieniem. On jest taki lekko połyskujący, tylko problem jest tego typu, że jeśli chodzi o jego przeniesienie na pędzel, to ten pigment jest dosyć słaby, jeśli chodzi o przeniesienie na powiekę. Prawie tu nic nie widać, słuchajcie. No, jest bardzo delikatny ten cień. Bardzo słabo napigmentowany niestety. No i teraz zobaczmy na ten eyeliner, bo mnie on ciekawi. Jest bardzo higienicznie zapakowany, zafoliowany, co mi się podoba, bo przynajmniej wiem, że nikt przede mną nie używał tego produktu. Ja lubię mieć taką pewność. Patrząc na te wszystkie produkty w Rossmanach, pootwierane kredki do ust i tak dalej, słuchajcie, nie wiem jak Was, ale mnie to po prostu bierze... obrzydzenie, mówiąc w skrócie, i przez to bardzo niechętnie kupuję kosmetyki, jeśli nie ma Pani żadnej w pobliżu i nie może mi wyciągnąć po prostu jakiegoś produktu jeszcze takiego z szuflady, gdzie mam większą pewność, że po prostu nikt tego nie otwierał. Eyeliner jest taki standardowy, wygląda jak większość po prostu eyelinerów w pisaku. Nazywa się Unsleep Liner i kosztował 8,39 kosztuje. Końcówka, z tego co widzę, jest bardzo gruba, więc zdecydowanie nie jest to typ końcówki, jeśli chodzi o eyelinery, które lubię, ponieważ no, ja lubię po prostu pracować z cienkimi eyelinerami, którymi wiem, że będzie się lepiej malowało kreskę, więc próbuję sobie pociągnąć tę kreskę takim samym dosłownie czubeczkiem tego pędzelka. Z tego co już widzę, to eyeliner fajnie idzie po cieniach i dobrze się przykleja do tych cieni. I mimo tego, że ta końcówka, ten pędzelek jest taki dosyć gruby, to obracając ją po prostu pod kątem 90 stopni do powieki, to jesteście w stanie zrobić dosyć cienką kreskę, także całe szczęście. Nie będę tu miała kreski na pół oka.
Jeśli chodzi o makijaż oka, to ja już, słuchajcie, nie będę kombinować. Nie mam żadnej czarnej kredki do wykończenia linii wodnej, nie mam nic innego, więc po prostu użyję tuszu do rzęs. Jeśli chodzi o tusz do rzęs, to mam tutaj tusz Epic Drama Big Volume and Push Up. Zobaczymy, ile ten tusz kosztował. 12,49 kosztuje ten tusz, więc no raczej jest to jeden z tańszych. Natomiast szczotka, po prostu już pierwsze co widzę po wyciągnięciu go z opakowania, jest dosyć mocno obklejona tym produktem, więc ściągnę sobie nadmiar. Szczotka jest, słuchajcie, silikonowa, ale tego produktu naprawdę jest dużo na tej szczotce, więc muszę go troszeczkę ściągnąć, żeby było zdecydowanie mniej. To, co widzę na pierwszy rzut oka, to oczywiście bardzo duże pogrubienie, bo tego produktu nawet na tej szczotce jest dużo, więc dużo przeniosłam po prostu na rzęsy. Modlę się o to, żeby sobie nie odbić tego tuszu teraz na powiece, bo nie chciałoby mi się tego łatać. Słuchajcie, efekt tego tuszu, tak aż nic nie mówiłam, mam nadzieję, że nie otwierałam buzi za bardzo podczas malowania. Powiem Wam, że wygląda naprawdę fajnie ten tusz. Ja lubię takie mocno podkreślone rzęsy, mocno wytuszowane, żeby były te rzęsy wyraziste. I on daje naprawdę tak na pierwsze użycie bardzo fajne pogrubienie. Ja ogólnie lubię tuszy używać tak już po kilku tygodniach, najlepiej tak po 2 tygodniach tusze sprawdzają mi się najlepiej, wtedy już nie są takie mokre, natomiast ten nie zauważyłam, żeby był jakoś specjalnie mokry, raczej tak po prostu obkleja rzęsy tuszem i dosyć dużo tego produktu się na rzęsy przenosi, co sprawia, że te rzęsy są po prostu maksymalnie pogrubione. Rzęsy wytuszowane, to teraz przechodzimy do ostatniego elementu makijażu, tak nawet szybko zleciało, słuchajcie, dosyć szybko się pracowało i jeśli chodzi o usta, to mam tutaj jeden produkt. Jest to błyszczyk. Błyszczyk Vivat Shine Liquid Lipstick. Już używałam tej pomadki, więc wiem, jak ona wygląda. No i obawiam się, że nie będzie pasowała do tego makijażu, ale musicie to jakoś przeżyć. Wygląda trochę jak błyszczyk mojej mamy sprzed 30 lat. Patrząc na makijaż oczu i ust, troszkę żałuję, że wybrałam taki kolor tego błyszczyka, no ale tak patrzyłam na stronę, myślałam, że będzie po prostu pasował do tej palety. Makijaż jest już skończony, jestem ciekawa, jak Wam się podoba efekt końcowy. Jeśli chodzi o skórę twarzy, to tak jak widziałyście, z tymi produktami pracowało się naprawdę dobrze. Baza, choć miała być jakaś mocno rozświetlająca, to taka jakoś bardzo nie była. Raczej dawała taką lekką satynową poświatę, nie miała żadnej drobiny, ale mimo wszystko bardzo dobrze nakładał się na niej podkład, fajnie wygładziła moją buzię. Jeśli chodzi o podkład, to on dał fajne krycie, nałożony małą warstwą, jak widziałyście, nie zrobił mi absolutnie maski, nawet musiałam w niektórych miejscach dokładać tego podkładu, ponieważ nałożyłam go zwyczajnie za mało, żeby przykrył mi jakieś niedoskonałości. Jestem ciekawa, jak będzie się sprawdzał w takim noszeniu przez cały dzień. Na pewno zrobię sobie taki test, dzisiaj akurat nie mogę sobie na to pozwolić, więc po prostu wybaczcie, nie będzie od razu w tym filmie opinii takiej po kilku godzinach. Niestety muszę teraz siadać do montowania i wróci Wam film jutro rano, więc po prostu nie dam rady, ale na pewno ten podkład przetestuję innym razem, tak przez cały dzień i dam Wam znać na Instagramie albo pod tym filmem, jak się sprawdzał. Na pewno bardzo ładnie się nakładał gąbką, bardzo fajnie wyrównał kolor skóry i wcale nie dał u mnie takiego matu, także wystarczyło, że nałożyłam po prostu małą ilość tego podkładu. Korektor, same widziałyście, był zbyt jasny, więc idealnie nadał się do podcięcia brwi i jako baza. Jeśli chodzi o tę kredkę do brwi, to ogólnie ok, ale bez szału. Ja raczej lubię bardziej precyzyjne produkty, takie pisaki lub kredkę na przykład Golden Rose, która ma bardzo cieńką końcówkę i zamierzam na najbliższym czasie przetestować kredkę Hudy, bo podobno tam jest końcówka już w ogóle ultra cieniutka, więc zobaczę, jak się będzie u mnie sprawdzała. Ja po prostu lubię takie produkty. Jeśli chodzi o rozświetlacz, puder może najpierw. No ja pudrów matujących nie używam, więc dosłownie opruszyłam sobie strefę T i pomieszałam ten puder z tą czwórką rozświetlaczy, tak żeby nieco wykończyć okolice pod okiem. Ja niestety widzę, że ta okolica pod okiem jest dosyć mocno przesuszona, więc absolutnie tutaj tego pudru, no wiadomo, pod oko to nie polecam. Jeśli ktoś potrzebuje matu, być może ten puder się po prostu sprawdzi. Paleta rozświetlaczy w 4 kolory wymieszane ze sobą daje
dają ładną taflę, ładne wykończenie buzi, idealne, myślę, dla pań w eleganckim wieku, ponieważ nie są to produkty mocno błyszczące, tylko właśnie dające taki satynowy efekt. Jeśli chodzi o paletę do konturowania, jak widziałyście, z bronzerem pracowało się przepięknie i uważam, że bronzer jest najmocniejszą stroną z tej palety. Róż nie do końca po prostu moja kolorystyka, tak samo jak rozświetlacz, on nie daje jakiegoś mocnego rozświetlenia. Ja raczej lubię rozświetlacze, które nawet mają drobinę, ponieważ nie mam w tych miejscach na skórze niedoskonałości i mogę sobie po prostu na to pozwolić, więc z tej palety na pewno bronzer jest super, bardzo fajny, idealny odcień do mojej skóry i bardzo ładnie, równomiernie się rozprowadzał. Jeśli chodzi o paletę cieni, niestety uważam tę paletę za kompletną klapę, ponieważ paleta ma bardzo słaby pigment i bardzo ciężko się z nią pracowało. Te cienie się odklejały, ja miejscami widzę po prostu, że te cienie nie są przyklejone do mojej powieki. Najmocniejszą stroną tej palety jest zdecydowanie cień, na który się zdecydowałam, czyli ten po prostu niebieski, który mam na oku, delikatnie roztarty i powiedzmy, że wygląda to w miarę ok. Natomiast większość cieni z tej palety niestety nie ma za dużego pigmentu, więc no... Nawet za te 14,49 po prostu bym się za tę paletę drugi raz nie skusiła. Jeśli chodzi o eyeliner, to jestem pozytywnie zaskoczona. Mimo tego, że końcówka jest dosyć gruba, to kresko robiło się naprawdę przyjemnie, naprawdę łatwo. I jak widzicie, nic mi się do tej pory nie rozmazało. Dam Wam na pewno znać, jak będzie się ten eyeliner zachowywał w ciągu dnia. Ja robię kreskę właściwie codziennie, więc nie będziecie musiały długo czekać na opinię, jeśli chodzi o ten eyeliner taki noszony przez cały dzień. Jestem ciekawa, czy będzie się kruszył, czy będzie się rozmazywał, albo po prostu schodził w ciągu dnia. Mam nadzieję, że nie, bo wygląda naprawdę obiecująco, jest fajnie czarny i przyjemnie się z nim pracuje. Jeśli chodzi o tusz do rzęs, to jak widziałyście, bardzo dużo produktu jest na tej szczotce, więc trzeba go dokładnie po prostu z nadmiaru tuszu oczyścić, żeby nie przenieść po prostu sobie za dużo na rzęsy. Ja musiałam tam bardzo dużo ściągnąć właśnie tego produktu i tak ten tusz, no nawet tak dość osuszona ta szczotka i tak przenosiła dużo produktu na rzęsy, co niewątpliwie też jest plusem, ponieważ nie musiałam jakoś tam bardzo się z tymi rzęsami długo bawić. Dosyć szybko udało mi się zbudować po prostu pogrubienie, choć nie powiem, też nie pogardziłabym, jeśli ten tusz byłby wydłużający, ale jest napisane tutaj, że to jest to maskara pogrubiająca, więc taka po prostu jest jej cecha i dobrze się sprawdza, moim zdaniem pogrubia, więc tylko trzeba uważać, żeby za dużo produktu nie ściągnąć po prostu ze szczotki. Ostatni produkt na usta. No, bez wątpienia już teraz troszeczkę wygląda lepiej, ale po nałożeniu no nie jest to jakiś mój faworyt. Ja absolutnie nie lubię metalicznych pomadek, zwłaszcza w takim kolorze. Wyglądam po prostu trupio blado i nie jest to jakiś i nie będzie ulubiony produkt do ust. To by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa, czy używałyście może produktów marki Reverse, a może macie jakieś w swojej kosmetyczce. Dostawałam od Was kilka zapytań o te kosmetyki, więc bardzo się cieszę, że mogłam przetestować dla Was tę markę i zrobić właśnie film kosmetykami do 150 zł. Myślę, że naprawdę jest to fajny zestaw, może oprócz palety cieni, do wykonania całego makijażu, makijażu dziennego czy też wieczorowego. Myślę, że te produkty tak naprawdę będą się fajnie sprawdzać. Ja na pewno będę sobie jeszcze je testować. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!